kolejnej części programu Dzień z Republiką. Kolejny gość, tym razem w studiu, pan Kamil Sulej, dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszego studia, żeby opowiedzieć o wydarzeniu, które już niebawem, za niecałe dwa tygodnie, tak? 27 dzień września rozpoczyna się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. I chciałbym kilka pytań w związku z tym zadać, zanim przejdziemy do rdzenia tego festiwalu, czyli Katolickiej Nauki Społecznej. To sama nazwa. Festiwal kojarzy nam się z Opolem, Sopotem, z koncertami, z występami, a z tego, co zdążyłem się zorientować, raczej będzie to rodzaj pewnych sympozjów naukowych, konferencji naukowych. Dlaczego taka nazwa? Ja na początku też chcę podziękować za to zaproszenie i cieszę się, że na antenie TV Republika możemy rozmawiać o festiwalu. Jest to ogromny zaszczyt dla nas. Festiwal, ponieważ chcemy świętować wspólnie z różnymi środowiskami działania, które podejmujemy w ramach Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej i chcemy promować katolicką naukę społeczną. Jako organizatorzy doszliśmy do wniosku, że mówienie o katolickiej nauce społecznej bez świętowania może być trudne. Dlatego przyjęliśmy taką nazwę, aby podjąć się zadania pokazywania katolickiej nauki społecznej z innej perspektywy. Oprócz tych elementów, o których pan redaktor wspomniał, to będą debaty eksperckie i szkolenia. Będzie uroczysta gala, podczas której wyróżnimy najlepszych naukowców i specjalistów, którzy zajmują się katolicką nauką społeczną, ale również przedsiębiorców, którzy w swoim działaniu kierują się dobrem i zyskiem z innymi osobami. Dlatego festiwal, jak pan redaktor podkreślił, w różnym charakterze, również tutaj świętowania wspólnego z innymi organizacjami, przedstawicielami nauki, świata, biznesu i polityki, również właśnie w odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. Możemy przeczytać i na stronach stowarzyszenia, i w innych informatorach, że jest to już szósty festiwal tego rodzaju, czyli pewien dorobek, pewne doświadczenie państwo zgromadzili. Który z tych festiwali był najważniejszy? Moim zdaniem, dla mnie osobiście, najważniejszy był ten pierwszy. To on rozpoczął cykl wydarzeń, do którym dzisiaj rozmawiamy, ale pierwszy również pokazał ogromną potrzebę mówienia o katolickiej nauce społecznej w Polsce z troszkę innej perspektywy. Dlatego w nazwie festiwalu pojawia się również odniesienie od teorii do praktyki. Z tego względu, że jako organizatorzy zakładamy, że festiwal nie będzie tylko i wyłącznie naukowym czy akademickim wykładem i przekazywaniem treści w taki sposób naukowy, ale będzie przede wszystkim pokazywaniem jego praktycznego odniesienia do życia społecznego, gospodarczego czy edukacyjnego. Uważamy, że w taki tylko sposób daje to większą szansę dotarcia do szerszej grupy odbiorców, ale jednocześnie pokazuje ogromną potrzebę funkcjonowania katolickiej nauki społecznej w życiu społecznym nas wszystkich, bo ona dotyczy po prostu całego społeczeństwa. I tutaj dochodzimy do, tak mi się wydaje, rdzenia naszej rozmowy, czyli samej katolickiej nauki społecznej. To jest termin, który wydaje się, sam termin, Polakom znany. On się pojawia w publikacjach katolickich od lat. Natomiast co do treści, to mam głębokie przeświadczenie, graniczące z pewnością, że sama nauka katolicka, nauka społeczna, historia jej powstania, o co tak naprawdę chodzi, jest kompletnie nieznane. Poza wąskim gronem specjalistów, między innymi profesor Waldemar Krysiak, częsty gość telewizji Republika, ale to jest, mówię, wąskie grono specjalistów. Korzystając z tego, że pan dyrektor nas odwiedził, zróbmy teraz taki w pigułce kurs, czym jest katolicka nauka społeczna, kiedy ona w ogóle powstała i dlaczego powstała. Moim zdaniem, starając się właśnie odejść od takich wykładów akademickich, katolicka nauka społeczna umożliwia nam ocenę pewnych zjawisk społecznych i znalezienie odpowiedzi. Taka metoda widzieć, oceniać, działać, czyli widzimy jakieś zjawisko, podejmujemy próby oceny, ale działać, czyli ten trzeci element jest bardzo ważny, dlatego że katolicka nauka społeczna pozwala nam
znaleźć odpowiedzi i metody rozwiązywania zjawisk społecznych. I myślę, że również składa się na to zjawiska kulturowe, cywilizacyjne, gospodarcze, pewne przemiany, które zachodzą w społeczeństwie. Pozwolę sobie wejść słowo, panie dyrektorze. Zjawisk społecznych. Na przykład zjawiskiem społecznym jest bezrobocie. Liberalizm znajduje prostą odpowiedź. Nie mogą znaleźć pracy, no mają problem. Komunizm znajduje prostą odpowiedź. Rewolucja. Katolicka nauka społeczna dostrzega ten problem, ale znajduje inną odpowiedź. Tak, znajduje inną odpowiedź. I w przypadku chociażby bezrobocia, ona daje również metody i zasady funkcjonowania. Chociażby zasada solidarności czy dobra wspólnego mówi nam konkretnie, jak ma funkcjonować przedsiębiorca, jak ma funkcjonować osoba, która zarządza zespołem w pracy, żeby to bezrobocie zmniejszyć. I na przykład jak żyjemy w społeczeństwie, to musimy mieć świadomość tego, że również nasza praca i nasz trud, który podejmujemy, przenosi się na drugie osoby. To jest pewna odpowiedzialność za drugą osobę, więc myślę, że katolicka nauka społeczna jako nauka daje bardzo konkretne rozwiązania. Bezrobocie jest tutaj bardzo dobrym przykładem z tego względu, że jeśli popatrzymy na historię katolickiej nauki społecznej i sięgniemy do encykliki Rerum Novarum, czyli pierwszego dokumentu, który uważa się za powstanie i odniesienie do katolickiej nauki społecznej, no to tam właśnie się pojawiła wtedy kwestia bezrobocia, wyzysku pewnej takiego braku godziwego wynagrodzenia. Więc to jest ta kwestia. Przypomnijmy naszym widzom, kiedy ta encyklika została ogłoszona. To jest końcówka, początek XIX wieku przez Piusa XII. W tym czasie Europę, bo to było wtedy centrum świata, mielą dwa młyńskie koła, czyli liberalizm i właśnie ideologie lewicowe, komunizm głównie, które dają swoją receptę na świat. Receptę skrajnie odmienną. Często katolicka nauka społeczna nazywana jest trzecią drogą, niejako alternatywą wobec tego dwubiegunowego świata. Czy słusznie? Moim zdaniem tak. Jak popatrzymy nie tylko i wyłącznie na tę perspektywę historii, ale jeśli odniesiemy też to do życia współczesnego, to pewne nurty i ideologie w dalszym ciągu się zmagają, a Kościół myślę, że od samego początku trwa przy tych wartościach i wskazuje nam jasną, konkretną drogę. Myślę, że drogą, którą Europa powinna podążać. Europa, która powinna być wierna swoim wartościom, bo te wartości pozwalają zachować pewien porządek. Przede wszystkim unikają takiego wewnętrznego podziału. Jeśli sięgniemy troszkę do historii Europy, no to pamiętajmy, że ona powstała na bazie wartości chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej. A jeśli pójdziemy troszkę dalej i przeniesiemy się do historii najnowszej i popatrzymy, kto zakładał Unię Europejską, no to wśród jego grona znajduje się jedna osoba, która będzie wyniesiona na ołtarze. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. I w kontekście katolickiej nauki społecznej musimy pamiętać, że tak samo jak ona wyznaczała pewną drogę w nauczaniu społecznym Kościoła, tak do dzisiejszego momentu również obecny papież i poprzedni papieże, ojcowie święci również do katolickiej nauki się społecznej odnosili. Również nasz rodak święty Jan Paweł II. W podręcznikach historii idei politycznej znajdujemy takie informacje, takie tezy, że u zarania każdej partii chadeckiej w Europie była właśnie katolicka nauka społeczna. No ale to było 100 lat temu z okładem. Jak to się stało, że partie tak zwane chadeckie, które istnieją w bardzo wielu państwach europejskich, unijnych, one rządzą albo współrządzą w tej chwili tymi państwami, odeszły od katolickiej nauki społecznej? No, jest to bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że odpowiedzi na to pytanie, mam nadzieję, że będą starali się również odpowiedzieć eksperci podczas naszych debat. Na festiwalu. Ponieważ podczas festiwalu przygotowaliśmy debatę ekspercką pod tytułem Silna czy krucha, jaka jest Unia Europejska? I w tej debacie właśnie mam nadzieję i liczę na to, że eksperci sięgną do źródeł Unii Europejskiej i partii i struktur politycznych, które w niej istnieją. Moim zdaniem jest to wynik pewnej biurokracji instytucji Unii Europejskiej i pewnych wymagań, które ona narzuca. To znaczy Unia Europejska, w moim przekonaniu, jej instytucje starają się kreować pewną własną politykę, niekoniecznie spójną
z wartościami, które przyświecały jej założycielom, a to w konsekwencji zmusza państwa członkowskie i poszczególne partie polityczne, żeby w pewien sposób się jej podporządkować. No, taka niestety, ale chyba przewaga sił, a nie racjonalne patrzenie na to, czym jest dobro wspólne i polityka europejska. To bardzo było widoczne w momencie, kiedy wybuchła pandemia, bo zwróćmy uwagę, że wtedy jednak siła państw narodowych była zdecydowanie większa niż instytucji europejskich. No nagle okazało się, że te maseczki, które jadą do Włoch, to nagle w Niemczech się zatrzymały, nie wiedzieć czemu. Inne materiały również. Okazało się, że państwa istnieją, mają swoje interesy narodowe. Rzeczywiście, to był taki dość mocny przykład. Ale jeszcze, skoro jesteśmy przy tych historiach politycznych, przy historii idei, staramy się tutaj w wielkim skrócie przedstawić to, czym jest katolicka nauka społeczna. O szczegółach państwo się dowiedzą na festiwalu, o czym za chwilę pan dyrektor powie, o szczegółach, gdzie, kiedy, jak. Ale bardzo chciałbym zadać takie pytanie dotyczące pewnej koncepcji, która też pojawiła się w obszarze myśli katolickiej, też w tym okresie, gdy rozwijała się katolicka nauka społeczna. Koncepcja dystrybucjonizmu. Chesterton i Hilary Belloc w Anglii, więc miejsce takie dziwne. Czy to też była część katolickiej albo forma katolickiej nauki społecznej, czy też coś zupełnie odrębnego? Moim zdaniem coś zupełnie odrębnego. Z tego względu, że katolicka nauka Musimy teraz przerwać naszą rozmowę, jako że przenosimy się z kamerą na konferencję prasową. Dzień dzisiejszy kluczową kwestią jest kwestia domagania się jest to mocny mandat komisji, mam nadzieję także mocny mandat Sejmu do podjęcia działań politycznych i dyplomatycznych. Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować inicjatorom tego projektu uchwały, ponieważ jeżeli Sejm Rzeczypospolitej, mam nadzieję, że jednomyślnie, to byłby najlepszy sygnał, ale jeżeli przyjmie choćby przytłaczającą ilością głosów ten projekt uchwały, da to silne kolejne narzędzie dla rządu polskiego w procesie dochodzenia roszczeń o reparacje od rządu Republiki Federalnej Niemiec. Odpowiedzialność odszkodowawcza Republiki Federalnej Niemiec nie budzi żadnych wątpliwości w świetle ustaleń zespołu ekspertów i zespołu parlamentarnego posła Arkadiusza Mularczyka, ale też jest tych głosów, tych opinii prawnych wiele więcej. Choćby przywołam tutaj opinię prawną profesora Jędrowskiego z 2004 roku, czy opinię prawną Biura Analiz Sejmowych z września 2017 roku. Ta odpowiedzialność nie budzi wątpliwości, w żaden sposób się nie przedawniła, nikt nie zrzekł się w imieniu państwa polskiego w sposób skuteczny reparacji, a więc mamy pełen tytuł, żeby się ich domagać. Natomiast potrzebujemy oczywiście jak najwięcej narzędzi o charakterze dyplomatycznym. W 2004 roku Sejm przyjął odpowiednią uchwałę jednomyślnie w tej sprawie. Kolejne kroki to powstanie zespołu parlamentarnego i bardzo mocny materiał, rzetelne ustalenia ekspertów i w warstwie faktycznej, merytorycznej, jak i w warstwie prawnej. Chciałem bardzo podziękować panu przewodniczącemu zespołu, posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi za to, że my rzeczywiście mamy w ręku niesłychanie silny dokument, żeby do tych rozmów przystąpić. No i wreszcie mam nadzieję, że ta przyjęta przez Sejm jeszcze w tym tygodniu, jak sądzę, uchwała będzie kolejnym takim narzędziem dla naszych działań. Serdecznie za tą dyskusję dzisiaj konstruktywną na komisji, za tą inicjatywę. Dziękuję. I wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, gościem naszym jest Kamil Sulej, dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej.
Dopowiedziałby pan dyrektor jeszcze tylko to moje pytanie, czy dystrybucjonizm był częścią katolickiej nauki społecznej, czy to czy jest to autorska koncepcja tych dwóch myślicieli angielskich? W moim przekonaniu musimy zwrócić uwagę na to, że katolicka nauka społeczna daje nam konkretne zasady i ona funkcjonuje w tych zasadach. Dystrybucjonizm w pewnym wymiarze, jeśli popatrzymy na to tak literalnie, możemy powiedzieć, że się znajduje w katolickiej nauce społecznej. Ale jednak, jeśli popatrzymy z tej kwestii akademickiej, edukacyjnej, no to wtedy on musi niestety funkcjonować w ramach oddzielnej dziedziny naukowej. No też była to taka próba właśnie trzeciej drogi i łączona dość mocno z myślą katolicką, że można rzekomo iść, tak, a nie wilczy kapitalizm, nie rewolucjonizm, tylko inne rozwiązanie. To, o czym pan dyrektor mówił, odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności, solidarności. Myślę, że to są ważne słowa, gdy staramy się scharakteryzować, czym jest katolicka nauka społeczna. Ale więcej dowiemy się już na samym festiwalu. Prosiłbym pana dyrektora teraz o więcej szczegółów. Gdzie to jest, kiedy, kto w ogóle może tam wejść? Nasze wydarzenie jest organizowane 27 i 28 września w Warszawie. Ma charakter bezpłatny. A gdzie? W Warszawie. Dokładnie w hotelu Sand Garden przy Żwiłki i Wigury, więc zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. Jednym warunkiem, który każdy z potencjalnych uczestników musi spełnić, jest zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej festiwal.kns.pl. Natomiast wszystkie osoby, które nie będą mogły bezpośrednio uczestniczyć w tym dniu, zachęcamy do tego, aby również za pośrednictwem strony się zarejestrować, z tego względu, że później otrzymają od nas link, za pomocą którego będą mogli śledzić poszczególne wydarzenia na festiwalu, bo ponieważ będą one transmitowane na żywo. W tym roku przygotowaliśmy dwie debaty eksperckie i do tego przygotowaliśmy również szkolenia. Festiwal ogólnie rozpocznie się mszą świętą w kościele świętego Aleksandra, która będzie sprawowana przez biskupa Mariana Froczyka, przewodniczącego do spraw Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Następnie wszyscy udamy się do wspomnianego miejsca przy Żwirki Wigury 18, gdzie odbędzie się inauguracja. W tej inauguracji przygotowaliśmy wykład wprowadzający, który dla nas przygotował pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczniemy pierwszą debatę ekspercką pod tytułem Silna czy krucha Unia Europejska. Do udziału w tej debacie zaprosiliśmy m.in. pana księdza profesora Piotra Mazurkiewicza, profesora Ryszarda Legutko, redaktora Agatona Kozińskiego i przedstawiciela naszego środowiska pana Mateusza Gawrońskiego. Po części popołudniowej zapraszamy do udziału w drugiej debacie eksperckiej poświęconej gospodarce. Gospodarka, rozwój czy upadek? I udział w tej debacie potwierdziła m.in. pani Magdalena Rzeczkowska, pani minister finansów, pan Marek Dietl, który jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, ekonomista Marek Zuber i przedstawiciel naszego środowiska, pan redaktor Piotr Sutowicz. Wieczorem uroczysta gala Bonum et Lucrum, czyli dobro i zysk, w której wyróżniamy przedsiębiorców charakteryzujących się w swojej działalności również zasadami katolickiej nauki społecznej. I tak jak wspomniałem to wcześniej, również chcemy wyróżnić młodych naukowców, badaczy, którzy propagują katolicką naukę społeczną. Cały dzień będzie zakończy się koncertem, więc również zapraszamy, żeby udział w tej gali wziąć. Natomiast drugiego dnia, 28 września, przygotowaliśmy dwa warsztaty. Pierwszy jest poświęcony podstawom katolickiej nauki społecznej. Jest to warsztat autorski naszego środowiska, przygotowany dla związkowców, dla nauczycieli i ludzi, którzy zajmują się, chcą się zajmować propagowaniem katolickiej nauki społecznej. Natomiast drugi, pod tytułem Podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem, jest próbą pokazania młodym przedsiębiorcom, że jeśli planują swoją karierę w dziedzinie biznesu czy ekonomii, również powinni sięgać do podstaw katolickiej nauki społecznej. Panie dyrektorze, wszystkiego nie zdołamy teraz przedstawić i myślę, że wielu naszych widzów siłą rzeczy nie dotrze na festiwal. Czy
Będzie to gdzieś zarchiwizowane w formie audio-wideo, żeby można było wrócić do festiwalu. Wszystkie debaty i wszystkie elementy festiwalu będą zarejestrowane na naszym kanale w mediach społecznościowych. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać stronę internetową Festiwal KNS, ponieważ tam znajdują się wszystkie odnośniki i elementy, które będziemy po festiwalu publikować, łącznie z raportem społecznym, który na ten czas przygotowaliśmy. Panie dyrektorze, pozostaje w takim razie życzyć tego, żeby festiwal udał się, żeby był owocny. Przypomnijmy, 27 września, początek festiwalu, a opowiadał nam o nim dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej, pan Kamil Sulej. Bardzo dziękuję za wizytę u nas. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. A my czekamy na kolejnego gościa. Będzie nim Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie.